co, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Mamy naszą goście, Kacia. Katarzyna. Katarzyna jest Ukrainką, ale też pracowała w Polsce, pracowała trochę w innych krajach, troszeczkę później o tym wam opowie sama. Teraz ma własną działalność, ma swoje studio w Ukrainie, ale też przyjeżdża tutaj do pracy. Tak. No, więc no cóż, powiedz coś. Tam jakiś dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Katarzyna, jestem Ukrainką z Berdzianska. To jest takie małe miasto obok morza. I teraz pracuję w Kijowie. Mam własne studio w Kijowie i jeżdżę tak po różnym krajach. To w ogóle Polska, Hiszpania. I to Polska chyba najbardziej. No i pracuję teraz w Radomiu. To takie małe miasto obok Warszawy. Dobra. Kacia, Katarzyna, no. Opowiedz nam proszę troszeczkę o swoich początkach. Jak zaczynałaś robić tatuaże? W ogóle jak do tego przyszedłaś? Że czemu akurat tatuaże? No właśnie byłam tak. Zawsze mieszkałam w takim małym miastem. Przyjechałam do Kijowa jako studentka. Uczyłam się filozofii, ale w Dragomanowa, taki uniwersytet. Też studiowałam w Kijowie. Tak. No i to dobrze. No i właśnie jak zawsze u nas studenty gdzieś pracujemy tak jako kelnerką na początkach. Tak. I jeden raz moja kierowniczka mówiła mi, że mamy takie okna i przed Sylwestrą chcielibym jakoś to świąteczno zrobić. Mhm. Nie wiem, jakiś tam śnieg czy coś namalować. No i właśnie ja namalowałam i mi za to zapłacili gdzieś tam na złotówki to 300 złotówek. A ja jak pracowałam kelnerką, to miałam tam 20 złotych za dzień wypłaty. Jezu, 300 złotych ja tak dostałaś za rysunek na oknie w Ukrainie? No. Wow. A do tego, jak pracowałam kelnerką, to miała, no maksymalnie to było 100 zł. Ja. To na piwko, coś takie. Ale słuchajcie, to było przepraszam, pracę. Przerwijcie, bo dlaczego tak zdziwiłam się? My teraz gadamy o okresie, to było 8 lat temu? Dobrze liczę. 8 lat temu w Ukrainie 300 zł to była... Jedna poprawka, że to było nie jedno okno, a tak gdzieś 4 albo 5 kolejnych, ale jednakowo dla mnie to było dużo, duża kasa. No oczywiście, to przecież było, no może nie miesięczna wypłata. No tak jak no, dla studentki, minimalnie no, tak. O minimalnie nie mówię. Moja kawalerka na ten moment kosztowała gdzieś 500, może być mniej. No właśnie, i za ile to zrobiłaś z czasu w sensie? No tak, tylko czasów gdzieś 8 godzin. 8 godzin? Ale to jak była kelnerką, to było 12 godzin, jeden dzień. No i na tym momencie myślę, że dobra ta praca. Oczywiście. Ale faktycznie, że nie mogę tak codziennie malować na oknach. No bo to nie jest takie potrzebne dla ludzi. No i pomyślałam, że co może robić. Malam kolegu właśnie w studio w Berdziansku, moim mieście, który robi w tatuaży. Bardzo fajny chłopak, robi takie realistyczne tatuaże i jakoś mnie tak zmotywowało to. No ja tak na tym myślała, wiesz, jak tak... Nie tak, że ja mogę też robić tatuaże. A później było lato i zasnęła i miałam sen. Sen, poprawnie? Tak. Sen, że ja swojej mamie zrobiłam tatuaż. I ja pomyślałam, a może być, znak. Ja umiem rysować, nie tak, że profesjonalnie, ale miałam zajęcia w szkole chudożnej. No, wiemy wszyscy, wiemy o co chodzi. No, taka szkoła specjalna, gdzie 6 lat uczyłam się tego rysunku, takich podstaw, ale jakoś tak więcej dla siebie jako dziecko. I później ja poszłam do tego kolegi i mówię, chcę sprawdzić, jak ty to robisz, tylko tak popatrzcie. No i on tak, no dobrze. I coś mi trochę opowiadał o iglach, o tych jeszcze wcześniej było igły, nie było tych kartridży. Tak. Pamiętam. Tak. No i właśnie te igły. I
Ja na początku tylko tak w Google sprawdziłam, ile kosztuje maszynka do tatuaży, ile kosztuje pigment. Na ten moment było Dynamic tak samo, był taki tak. popularny pigment. I coś jeszcze, takie podstawy. I tak sobie naliczyłam, że potrzebuję na ten moment gdzieś 10 tysięcy grywen. Nie wiem, ile to na złotówki teraz przetłumaczyć. No na 10 no, chyba, 1000 złotówek. No ale tak, to na ten tak, czas na trochę inna suma. Było, tak, 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 dokładnie. No i właśnie ja za jeden sezon lata, 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, nazbrałam tym, bo ja miałam taki mały biznes z facetem swoim, bo u nas takie miasto nad morzem, turysty i tak dalej. No. I kupiłam na, przed swoim urodzinami, 1 sierpnia, kupiłam tu maszynkę. To była jeszcze indukcja taka bardzo... Dźwięk był super. Moja pierwsza maszynka też taka była. No, to była chyba... Adam Moskal był taki facet, builder to nazywa tak, tak który tak. robił w tej maszynce Adam Moskal i kupiłam na OLX-ie. Okay. Nie pamiętam dokładnie ile kosztowałam, ale pamiętam, że 10 tysięcy grywen to na wszystko było. To było zakładane pigmenty, igły, jakieś tam, nie było wtedy takiego lateksu, albo to było drogo dla mnie, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że najpierw robiłam pracę na bananach, na cytrynach. O, mówię, że to jest skórce. Skóry, da. Aha, no. Robiłam na bananach, na cytrynach i na... Na kolegach i koleżankach. Nie, na, najpierw na skórę takiej jak... Świni? No świnia, no. A ja. I to tak śmierdziało. Masakra. No to dobra, i zrobiłam. Sala? Nie, no, a? Nie jak robię na nią. Jestem eko. Okay. Dobra. No i najpierw moja... koleżanka mówi, że mam tutaj tatuaż. No i wiesz, jakie to miejsce. Tak, no, wiem. tak. I na tym miejscu miałam taki księżyc chyba, nie, czy ksiądz, nie pamiętam dokładnie, no. co to było. Ale pamiętam, że robiła to w domu. I moja koleżanka tak krzyczała, bo jej to bolało. I ja myślała, że to będzie masakra, bo jak ja robię tatuaże tak kolejno, to ja nie wytrzymam tego, jak kożę no, będę tak. Skórka świnia nie krzyczała. Tak, ale to była chyba pierwsza taka koleżanka, która tak robiła. Nigdzie już nie miałam po tej koleżanki takich ludzi. No i ja zrobiłam post na Instagram. Wtedy jeszcze nie było tak popularne być blogerem, czy wystawiać jakieś filmiki, czy nagrywać vlogi. I tak po trochu sobie zaczęłam robić posty. Pisałam takie podstawy tatuaży, w co robię, co potrzebne przed zabiegiem. I jakoś tak moje kolegi kolegów zaczęli do mnie chodzić. Najpierw to było na domu. Wiem, że to nie jest tak dobrze, ale było na domu. Słuchaj, ja też z tego zaczynałam. Ale w ten czas jakoś było bardzo popularne robić tatuaże na domu. W tamtych czasach no wszyscy tak zaczynali. Nie było żadnych takich szkoleń specjalnych. I powiem ci tak, że jak najpierw przychodziłam do studia, to studia mówili, potrzebne doświadczenie. Gdzie wziąć tego doświadczenie? No. I to powiem tak, że ja oglądala YouTube. Ja nie kupowałam jakiś kurs, bo nie miałam po prostu na to kasy. I tak samo ćwiczyłam na ten skórę, na ludzi, na koleżankach. Pamiętam, że to brałam albo 0, albo 50 grywen. To zależało. Tak, bo ja jakoś wstydziłam się prosić pieniążki najpierw. No, no, nie, to jest... Nie rozumiała, jest jaka moja cena, że ja nie umiem, że ja nie mogę to robić jeszcze za jakąś kasę. No i tak po trochu ja przyjechałam do Kijowa, już miałam kolegów ze studia i to była bardzo fajna okazja, bo moje kolegi wszyscy nie mieli pieniędzy i dużo kolegów chcieli tatuaże. No i zaczęła robić też w domu, w Kijowie, ale kupiłam już fotel, taki dobry. Fotel i ten holder. I miałam taką kawalerkę, taką wiesz, gdzieś 20 kwadratnych metrów. I tam sobie ustawiłam ten fotel i na początku robiłam tak. Ale nagrywałam filmiki na Instagram, robiłam zdjęcia i jakoś taki opis sobie robiłam dokładnie. Na tego czasu to było nie tak popularne i jakoś tak ludzie, za ludźmi i już miałam tak dużo doświadczenia, chyba 100 albo 200 tatuaży już zrobiłam. Później pracowałam w jednym studiu w Kijowie, w drugą, w trzecią. Różni były kolegi.
Różnie były sytuacje, gdzieś lepiej, gdzieś gorzej, ale zawsze był procent jakiś i w jednym studiu nawet było tak, że otrzymałam 30%, 70% oddawałam studia, ale najważniejsze to było doświadczenie dla mnie na ten moment. No tak, 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 to też pełna racja. I tak po trochu ja poszłam na czwarte swoje studio w Kijowie, gdzie spotkałam się z dziewczynami, które robili makijaż permanentny. Tam były bardzo dobre dziewczyny w tom, pod tym kątem, że oni są, były takie fajnie, bardzo dobrze mali zarobki, były starsze ode mnie, były takie bardzo eleganckie ubrane, dobrze robili zdjęcia tych permanentnych makijażów. No tak, i ja tak sobie troszeczkę pod tym kątem zaczynała robić inne zdjęcia tatuażów, robić inne filmiki i tam była bardzo taka na drogo, na bogato zrobiona studia, że dużo ludzi do mnie zapisywali się, dlatego że ich zainteresowała moja osobistość. Bo ja to opowiedziałam w Instagramie, że ja jestem taka samodzielna, nauczyłam się robić tatuaże i to było tak szok dla ludzi. No i tak po trochu spotkałam swoich klientów dużo i na razie mam właśnie dlatego dużo klientów przez te, że tak po trochu to robiłam. No i właśnie w Kijowie już od początku. Tak trochę tam w Berdiansku było i trochę w Kijowie. I później przyjechałaś do Polski? No, w Polsce już kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Aha, okay. To tylko tak. No, nie miałam takiej zasady w głowie, że... Nie miałaś zamiaru specjalnie jechać za granicę? No, tylko że może chciałam spróbować jakieś gespoty, ale jakoś zawsze myślała, że ja nie jestem taka, że mogę mówić po angielsku. Po polsku to w ogóle nie myślała. A, czekaj, a ty dobrze gadasz po angielsku? No już lepiej. Ale jeszcze nie tak, jakby chciałam, ale powiem ci, że jak mam praktykę, to jak i polski. Ja polski uczę się tylko z ludźmi i dwa roki. No tak, 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 tylko. Tak, tak. Wiem, że nie jestem taka, że mogę mówić o wszystkich tematach, ale mam koleżankę Polkę i to bardzo dobrze mi no jakoś tak ustawiłam, że... Masz praktykę. Tak, i ja z niej mieszkałam pierwsze 3 miesiące, jak przyjechałam do Polski. No, no i trochę popracowałam w Radomiu. Też na początku tylko podstawy takich polskich słów znałam. Tylko tak, mam na imię Kasia, jestem tatuażystą dla pani pana i ja sobie tak wszystko to zapisałam i na codziennie praktykowałam troszkę więcej słów. Tam 1+1+2 i tak po trochu już lepiej było, już gadałam. No słuchaj, to moja pierwsza praca w Polsce w ogóle nie była związana z tatuażami, bo sprzedawałam gofry i lody. Tak, tak, ale ja wtedy też przyjechałam do Polski właśnie dlatego, żeby zarobić sobie na dobry sprzęt, na dobrą maszynkę, bo też sobie zamówiłam swoją pierwszą, tam był cały zestaw za 1000 hrywień, tam były dwie maszynki, tam był pigment, tam było wszystko za 1000 hrywień. Wiesz, no to była masakra. Ja swój pierwszy tatuaż zrobiłam mamie i jedną ręką trzymałam kabel, a drugą ręką robiłam tatuaż, a mama se skórę naciągała. Tak to wyglądało. No i przyjechałam, słuchaj, i tak samo. Trzeciego dnia ten szef do mnie mówi, że słuchaj Tamara, no idziesz tam na punkt do tej budki sama jutro. I mówię, jak kurwa sama, jak ja nic nie potrafię, nawet nie potrafię powiedzieć dzień dobry, co ja tam mam robić w tej budce. A on, dobra, no to musisz wyuczyć tak, cyfry od 1 do 10, tam lody włoskie, świderków nie mamy, czekoladowe, śmietankowe, mieszane, starcie. Ja mówię, okej, no, ale dzięki temu właśnie nauczyłam się polskiego, no bo nie miałam innego wyboru, musiałam jakoś dogadywać się z ludźmi. No, no mi się wydaje, że to najlepsza praktyka. Tak. Kiedy tak jesteś w szoku. No tak, chuj, weź. No dobra, wracamy. No. Słuchaj, wiesz co mnie zaciekawiło najbardziej w twojej opowieści? Ty dużo mówisz o Instagramie. Social media, wiem, że to jest mega ważne. Ja ogólnie mam z tym wielki problem. Ja ostatniego posta na Instagrama swojego dodałam może z pół roku temu. O, a to kiepsko. Zanim to zrobiłam, to było jeszcze kolejne pół roku wcześniej, więc no, nie wiem jak z siebie, no bo w sumie nie mam problemu z tym, z nagraniem na przykład, ale no ciągle mi coś tam jest, no nie wiem jak przełamać się do tego, żeby zacząć coś tam robić w tym Instagramie. I jak ty to prowadzisz ogólnie? Co ty tam wrzucasz? Ile w ogóle masz obserwatorów?
teraz? No, na razie gdzieś 10 tysięcy, ale... Proszę. Proszę, to można. Ale wiesz, to nie są osoby kupione, w sensie wiesz, to osoby, które faktycznie ciebie obserwują i które do ciebie później przychodzą. O tak, tak, tak. To są tak. twoje klienci. Powiem ci tak, że najpierw, kiedy zaczynała Instagram, to był gdzieś 2018 rok. Mhm. I to było bardzo popularne nagrywać jakieś... Nie, nie było chyba tych relacji, 18 mi się wydaje. Poczekaj, mówisz o Reelsach? Nie, relacje, nie, jak historia. Szczerze to ty nie pamiętam. Ale pamiętam, że rysowałam te szkice, robiłam zdjęcia i miałam takie duże popularne jakieś tatuaże na takich czarnych, na taki fon czarny. Tak. To teraz wygląda masakrycznie, jak na mnie. Ale na ten moment ja teraz patrzę, bo tam mam 1000 lajków, a teraz tam 50 może być. Ale obserwuję tak samo ludzi, ale już nie jest ciekawe tak samo w Instagramie, jak było wcześniej. No bo jest tego za dużo. No najpierw tak, ty mówiła o Reelsach. Reelsy też nagrywam. Nie jest tak popularne też nagrywać codziennie, ale musisz nagrywać coś ciekawe. Miałam kursy po tym Instagramie, po nagrywaniu filmików, po jak robić zdjęcie, jakiś kurs miałam przez Instagram, bo wiesz, w Instagramie tam dużo tych kursów. No i, ale jedna rzecz z tych kursów mi tak spodobała i ja jej praktykuję codziennie, to sprzymować Instagram jako pracę, jak robotę, że chodzisz i robisz coś codzienne. Bo jak chcesz pracować na siebie, jak chcesz, żeby klienty miały do ciebie zaufanie. To dlatego musisz pokazywać swoją twarz, jak robisz, jak masz zagojone tatuaże, gdzie pracujesz, jakich masz kolegów. Może być, jak chcesz, to możesz nagrywać jeszcze takie osobiście rzeczy, ale tak ja nie nagrywam za bardzo. Ale tak trochę wczoraj przykładowo nagrywałam vlog z mojej mamą i bardzo tam mnie moi klienty pisali, że bardzo fajnie to oglądać, śmieszno i tak dalej. I przez to mam zaufanie od swoich ludzi. Teraz trochę zmieniam się kształt Instagramu i w ogóle tego, jak musisz robić post, reels, relacji, ale jeszcze obok Instagramu ja robię teraz TikToka, TikTok też tak mi idę ciężko, ale robię. Robię Pinteresta, też ciężko, tylko zaczynałam. Tatuaże po prostu sobie robisz i postasz tatuaże. Aha. Bo bardzo dużo ludzi znajduje się tatuaże sobie przez Pinterest. Naprawdę? No. W sensie ja wiem, że dużo osób przychodzi jakieś klientów. Jak klientów, ale może ci obserwować i później ty możesz swojego linku tam wstawić i ktoś przychodzi przez ten Pinterest na twój link. To jest dobre. Ogólnie ja nawet o tym nie pomyślałam, szczerze. No. Ja teraz już zaczynałam gdzieś tydzień albo dwa wtedy, bo ja do tego też o tym nie myślałam, ale zawsze tam coś oglądam, wiesz? Tam jakieś designy, jakieś tatuaże, jakieś... Nie wiem, tam dużo takich rzeczy fajnych, estetycznych. No i właśnie tam sobie też zrobiłam takie account, ale tak robię po trochu. Nie jestem tam jeszcze takim specjalistą, ale trochę robię. No i teraz mam w planach jeszcze YouTube'a. No, no właśnie. Dobra, ja tak. Dobra. No i właśnie. Jak zaczynała i jak to było? Obserwujących tak ciężko to było zdobyć. To było po trochu, naprawdę. I to było też kolaboracji, bo ja miałam kolaborację z blogerami tam na Ukrainie. Bo miałam tam takich, nawet teraz mam koleżanków blogerów, bo jak masz zaufanie, bo jak tylko kupisz reklamę i tylko tam masz w relacjach o to fajny tatuażysta, to nie pracuje, nie działa. No nie działa. A jak ktoś przychodzi do ciebie i ma dużo obserwujących, na przykład teraz mam takich dziewczyn, które tańczą high heels. To jest taki teraz popularny, chyba w światowy taki styl tańcu, nie wiem. No w Ukrainie jest bardzo popularny. W Ukrainie, tak, wiem. Dużo moich koleżanek też z Ukrainy. Tak, i ja mam dwie koleżanki, no takie dziewczyny, z którymi kolegujemy już, ale to były najpierw takie dziewczyny, które prosto tańczyły. Ja robiłam im tatuaże, oni robili tam relacje, oglądali moją studię, moją pracę i mam zaufanie od ich obserwatorów. Tak. No i jeszcze tam inna
też dziewczyna, która robi takie AliExpressu na sobie nazywa. Też fajna taka dziewczyna, bo ona wszystko zamawia z AliExpressu. Była dziewczyna, jaka robi ogląd... Ja dużo naprawdę mam takich blogerów, ale mam takich ulubionych jeszcze blogerów, bo ja miałam gdzieś 20 albo 30 takich współprac, ale nie wszystkie jest dobrze. Gdzieś ty mógł zapłacić pieniążki, bo zrobisz tatuaż darmowo i nic z tego nie potrafiła, a gdzieś odwrotnie. To jest chyba najlepiej, kiedy ludzie, zaufanie ma do ludzi. Tak, no. Bo ta, ja teraz nie stosuję targetu. No. Nie wiem dlaczego, bo jakoś miałam takie doświadczenie kiepskie. Ja miałam złe doświadczenie też. W sensie ja za to zapłaciłam. I nic nie dostałam. Nic z tego nie przyszło. Tak. Nie wiem, czy zrobiłam to dobrze, czy źle. Chyba źle, bo tak, nic chyba nie źle. Ja teraz to jest cała nauka. Ja teraz po trochę o tym czytam. Trochę obserwuję takich SMM ludzi, którzy zajmują się tym. Ale jeszcze tak nie wiem, czy chcę w to zapłacisz tych pieniążków. Tak, no, bo to drogo, tak. Naprawdę, jeszcze zapłacić musisz specjalistu i ten target Instagramu. Ale tak. Najgorsze jest też, że jak płacisz, to musisz płacić zawsze. Tak. Chyba ty nie możesz zrobić jeden raz i to będziesz milionerem. No niestety. Trzeba układać, jak chcesz mieć. Tak. No ale cóż. No ale masz rację, ogólnie żadna reklama nie działa tak dobrze, jak nie wiem, sąsiad, który zrobił u ciebie tatuaż i poszedł, opowiedział o tym swojemu jakiemuś tam, nie wiem, znajomemu. No to prawda. Ale no. Ja ogólnie często słyszę, że nawet od swoich klientów, które tam do mnie, że Tamara, musisz prowadzić swój Instagram, bo no kurwa nie widzimy ciebie, że w ogóle ty istniejesz, że ty tam żyjesz jeszcze, czy jeszcze działasz. I na przykład tam osoby, które u mnie robili tatuaż jakieś tam 3-4 lata temu, tam odzywałem się do mnie, że ej, ty tam w ogóle co tam robisz jeszcze te tatuaże, bo ja bym chciała następny, ale no nie wiem, czy bo nie ma ciebie nigdzie. Czyli robię gorzej sama sobie, tak naprawdę. No bo nie chcesz albo nie widzisz dla siebie jakiegoś sensu. Czy nie, no sens to ja widzę. Ja nie wiem, nie mam... Chyba nie lubisz? Słuchaj, ja na swoim prywatnym profilu mam 3 zdjęcia. Dlatego nie lubię. O czym my gadamy? Ja i social media to... No muszę z nimi jakoś zaprzyjaźnić się. No, może być. Może lepiej ci YouTube'a wprowadzić albo coś. Po interes. Mi się czasem wydaje, że ten YouTube to tak trochę umiera. W sensie a mi się wydaje odwrotnie. Tak? No, bo ja teraz już patrzę i nie mogę znaleźć coś ciekawego i dlatego ja chcę teraz kupić kupić tu kamerkę i nagrywać, bo ja na przykład wcześniej lubiłam oglądać takie vlogi. Prosto, gdzie nie ma jakiegoś sensu czy coś, jak wiesz tam, ja kupię sobie Lamborghini, jestem taki fajny facet albo fajna kobieta, bo to jest nieciekawe, coś takie pro życie, jak to ciężko, bo naprawdę wszystko w życiu jest ciężko i dużo takich momentów, które nie mówimy, takich negatywnych. A wcześniej jak oglądała dziewczyny na YouTubie, to no jeszcze tam 8 lat jak w szkole było, czy 10 lat wtedy, to było takich dużo dziewczyn, które nagrywały tylko swoje życie. Takie proste życie. Tak, to akurat z tego wszystko się zaczęło. No i właśnie ja pro to pomyślałam. Pamiętam, chociaż czy ja teraz na YouTubie oglądam chyba jakieś filmiki o makijażach. Albo ja teraz... Jak myję naczynie. No, albo gdzieś ktoś pojechał do Hiszpanii, Hiszpanii, oglądam, co tam w Hiszpanii. Oglądam, co tam w Krakowie wczoraj oglądało. Albo Chato na Tato jest takie show. STB. No i takie coś. I właśnie dlatego, że jestem ciekawa tam za 10 lat oglądać swoje życie, przykładowo jak była tatuażystą, bo nie wiem, co będę za 10 lat, wiesz, bo to taka fizyczna praca, nie wiem, czy... Kręgosłup cierpi strasznie. No. Musisz uprawiać sport. Pomyślałam o czymś innym, jak dobra, ale sport naprawdę jest ważny. Zaczęłam chodzić na siłownię. Byłam tam jeden raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. No, to musi być takie. No dobra, zaczęliśmy już gadać o tak. A tylko nie o tatuażu. No. Opowiedz nam o swoich guest spotach. No. To jest bardzo ciekawe, to jest ważne. Dla mnie w każdym razie posłucham dla siebie. Jeżeli nie chcecie słuchać, to nie, a ja posłucham. No powiem ci tak, że w Polsce jak przyjechałam, najpierw to było jak wojna wybuchła, to ja przyjechałam do Radomia. Jak to było? Ja po prostu zapytałam, gdzie jest praca.
Бо мені не було важливо, я ще не мала машинки, бо машинка застала на студію, де не мала, не могла до того місця доїхати через вибухи. І просто приїхала до Радомія, я не знала, де то є, направду, найперв. Приїхала. І розумію, що я мам там $200 і потребую працю, і не вім язика польського. Ну і так почала працювати в різних студіях, бо як запитала у адміністратора, де я мами там студія, може якось працю чи щось, то поїхала там до Котовіц один раз, другий раз там до Кельц, до Вроцлавія. І шукала, направду, не завжди через студіо, а я ще робила тіктока. І найперв тікток ми змогла знали, 4 хіба клієнти в Вроцлаві через тіктока. Пам'ятаю ту ситуацію. Бо написала, що я з тим українком, я йду до Вроцлава, може хтось там є і хоче татуаж. І там була моя колега з школи. Є ще якась дівчина, не знаю, просто на тіктоку обсервувала. Хоча, причеш не мам так на тіктоку дуже обсервуючих. 3000, але таких... Але ти теж трафія... Трафік є ще. Później ja zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i chciałam spróbować w Hiszpanii trochę poćwiczyć hiszpańskiego i zrobić tatuaże oczywiście. No i napisałam do kolegi ze studio w Polsce, czy ma tam kolegę, który ma studio w Hiszpanii. Okay. I właśnie zapoznałam taką kolegę Alinę, napisałam do niej. І вона мовить, ну так, мами дві студії, наразі, на той момент дві. Валенсія і Аліканте. І я написала на інстаграмі, що я йду в ті два міста. На Аліканте зналазила ще 3 клієнти з Києва, ага. Бо дуже українців, вєш. А Валенсії ніц не зналазила. Але później, як моя керівничка з тієї Іспанії зробила пост на Instagram, і там були мої праці, то до мене записала ще 3 особи. Ну і то було файно, бо мала там практику. Не було так дуже праці, віж, але ну, так в порядку. Практики язикові теж. Практики язикові, трохи відпочинала і там оглядала собі місто, спацерувала. Я вам... Іспанія з я вам паелю, пила вінко і буде акурат ідеально. Ну і певче так, що геспоти є така річ трохи ризикована, бо завжди мусиш взяти на себе трохи ризик, бо не можеш на 100% відповідати, що заробиш там 600 євро і купиш білети за 200 євро, то не є так, що можеш купити на 600, а там заробиш 200, отвротні. Але пам'ятаю так, що в той момент я заробила десь, я можу мовити, або заробила? Не чи хочеш. То є моє чи, все? Чи як хочеш, то можеш. Ну, я на той момент заробила там 700 євро за 2 тижні, але я працювала там десь 5 днів. Чи no, не є зле? Ну, не є зле, але... Ну, бо поїхалаш, відпочивалаш, звідділаш інший no. край, познаваш нових файних людей і вручилаш там пізніше ще раз. Чи ні, чи зараз? Ні, зараз вертаю. Зараз вертаєш ще раз. Так, так. No. А на той момент заплатила за все, за авіа, за самоліт, за готел, їдзення, але пам'ятаю так, що щоденно пила дринка і це ж смачного їдла. Ну, бо... Треба Слухай, трохи для себе. Молода, чому ні? No, 1400 євро, то мені більше. Ага, чолі... Полова на полову. Так, так, так. І то мені ще видає, що не є зле. А я ще купила собі парфум, мамі парфум і фацету парфум. Чолі вийшло так, що поїхалаш там відпочинку. Так. І при оказі трохи заробилаш. Так, і, no. І почвічила трохи язика. Докладні, no. докладні. Ну і вийшло так. Ну і зараз в Польщі є так само, але тут я вже мам трохи клієнтів, бо мам вже зауфання від клієнтів. Єдна річ, що як довго не їздиш десь, то, очевидно, вже мній. Але як маєш якусь файну студію, повім так, що мусиш писати сама завжди. Нік чи не напише, я теж така пікна і файна татуажистка, приїжджай до нас. Може бути таке, але ну, не завжди так. Для того я завжди писала сама, щось оглядала. І наразі і пише, так собі оглядам різні такі студії, може щось спробувати, може є ще щось. Ну і не знаю, то є така моя
decyzja tak robić. Ktoś nie chce tego. Odpowiedź. Ja na przykład czasem też widzę jakieś ogłoszenie tam też na Instagramie, na Facebooku, że studia właśnie szuka takiego mistrza na gestpod, czyli zaprasza do siebie. Niech tam napisz, odezwij się, tak? Ale. Jak myślisz, po co studia to robi? W sensie dla takiej reklamy? Czy tam, nie wiem, oni nie mają swoich klientów i też chcą zarobić? Czy po prostu, no nie wiem. No my pisała studia z Włochów, Italia. Nie pamiętam jakie miasto, chyba Verona czy coś takie. I oni pisali, że szuka tatuażysty na G-spota. Tak? I ma taką propozycję, że ty robisz tatuaży, musisz znaleźć swoich klientów i zapłacić im 20% od swoich tatuażów. Aha. Ja nie wiem, czy to był G-spot, czy tylko taki target dla studiów. No nie wiem. To bo jakoś to było dziwne. I musiałam kupić swoje kartridże, te igły, a inni już pigmenty tam i tak dalej, to studia miałam w studiu. No dużo studii na G-spotach chce, żeby ty miał swoje igły. Ja właśnie tak. Ostatnio też trafiłam na taki filmik o tych G-spotach i tam też dziewczyna mówiła, że jedzie na G-spot, ma swoją maszynę, ma swój pigment kolorowy, w sensie, bo czarny zapewnia studia, ale kolorowe ma swoje i ma swoje katridże, tak. Chyba ja też i oglądała ten filmik. Tak. Na TikToku. Na TikToku. Wiesz? Ja TikTok oglądam, nie nagrywam, oglądam, no. Musisz nagrywać. Słuchaj, nie wiem, wybrałaś sobie jakąś fajną studię, bardzo sobie tam się podoba, coś tam w tej studii akurat, że chcesz trafić tam, piszesz, a oni mówią, że oni cię nie chcą. No, może być takie. Może być to tak. Normalnie. Normalnie. Mi się wydaje, że musisz napisać, gdzie jest 10-20 studio, nie jest też taka, nie musisz boisz się gdzieś napisać. I to normalnie, że gdzieś coś nie na przykład nie masz takiego stylu, jak potrzebuje ten studio. Mm-hmm. Przykładowo nie robię teraz takich realistycznych, dużych tatuażów, albo ornamental, czy coś takie, czy lettering, bo duże studia chcą takie tylko jedno styl jakiś. Aha. Przykładowo jak Dania, Denmark, albo Niemcy. Tak. Tam też jest takie duże studio, gdzie chcą takiego coś w stylu specyficznego. Aha. No i właśnie pisałam dużo studiów, ale nie jestem taka, że wszystkich studiów byłam, wiesz, to jest normalnie. Czyli mi się trzeba wydaje. Po prostu nie zalamywać się, jeżeli ktoś tam odmówi, tylko dalej pisać i później na pewno ktoś się zgodzi. Najpierw pisać, ale po drugie nie musisz jechać tam, gdzie tylko ci zaprosili. Musisz jeszcze sprawdzić się u kolegów, tatuażystów, albo gdzieś nawet tak na TikToku, możesz zapisać jakiś filmik i zapytać, czy jest ta studia, może ktoś wie, czy co. Bo, no wiesz, jak ja dziewczynę jadę sama, to też muszę uważać na jakieś ryzyki. No, też rację. No. Tak. Dlatego musisz sprawdzić, jak to gdzieś, czy to studia jest w porządku, czy tam nie będę jakichś sytuacji kiepskich i tak dalej. Ja ogólnie pod takim względem to nawet nie pomyślałam. W sensie mi się zawsze wydawało, że G-spot to jest takie fajne i w ogóle, że sobie jedziesz, odpoczywasz, pracujesz, poznajesz nowych ludzi i jest fajnie. Ale no nie pomyślałam o tym, że to faktycznie może być niebezpieczne, bo nie wiadomo, do kogo trafisz. W sensie wszędzie pracują ludzie i no nie każdy jest w porządku, no nie? No musisz myśleć realistycznie, bo świat jest różny. Jest ludzie normalnie dobry, jest takie nie bardzo coś źlego ci chcieli zrobić, może być. Dlatego po prostu musisz uważać i jakby liczyć na siebie, może jakąś intuicję czy coś, bo naprawdę jak ci chce i chcesz spróbować tam ten kraj, tu studio, to możesz pojechać, a jak nie, to nie. Ja miałam taką sytuację w Szwecji. Tam też pracowałam w studiu i umawialiśmy się na początku, że będziemy rozliczyć się 50 na 50. Mhm. To jest spoko. Taka norma, no nie? Tak, tak. W miarę normalnie. Ale ja odbierałam pieniądze nie po każdym tatuażu, a już raz na koniec miesiąca. No i przyszedł ten koniec miesiąca. I ten szef tak siada, no i mówi, dobra, to ja teraz odliczę wszystkie podatki, co tam zapłaciłem
i od tamtej kwoty dam tobie 50%. Ja mówię, poczekaj. Po pierwsze, że nie jestem tam jeszcze tak, też byłam na takich warunkach a la guest spot, bo dopiero czekałam, póki tam te papiery załatwię już tak, no czy miałam jakieś już załatwione, ale jeszcze nie wszystkie, żeby tak pracować w 100% na biało. No to było takie, no jakby... Jakby ktoś chciał dojebać się, to mógł. No. No i ja do niego mówię, że słuchaj, ty w tym miesiącu za mnie nie zapłaciłeś nic, totalnie nic. Tylko zyskałeś, bo oprócz tego, że robię tatuaż, robiłam też piercing. W tym miasteczku, gdzie byłam, akurat nikt tego piercingu nie robił, czyli mieliśmy naprawdę dużo klientów. I też na tatuaże, no bo tamci pracowniki, co byli, ja nie mówię, że ja robię tatuaże dobrze, ale mój poziom był dużo wyżej niż ich poziom. W sensie oni sami mi o tym mówili i też tam pytali o coś, chociaż no naprawdę nie uważam, że jestem jakimś kurwa wielkim mistrzem. Absolutnie nie. Więc miałam dużo tych klientów i naprawdę dużo zarobiłam dla tego studia. I tu on mnie kurwa wyjeździł z takim czymś, kiedy umawialiśmy się 50 na 50. A nie miałam umowy w tamtej chwili, więc no co mogłam mu powiedzieć. No ale co, no powiedziałam, że jeżeli mi nie zapłaci, to odejdę, no i mi zapłacił. Ale właśnie o tym mówię, że no faktycznie nie wiadomo, na kogo możesz trafić. Tak, tak. No, niby tak wszystko jest fajnie, kolorowo, a na a koniec... jak pieniążki, to... No, każdy chce dla siebie jak tak, najwięcej. Tak, tak, to naprawdę. Nie każdy jest uczciwy. No. Tak, musisz uważać naprawdę i nie być takim, że myślisz tylko o pieniążkach, bo to też jest ważne. Jak myślisz tak, tylko tak, o tym, to możesz nic nie zrobić. Tak. Wiesz, jak sprzedasz coś, co je się nie... Jak coś sprzedajesz, to nie znaczy, że je się sprzeda. Tak. O, tak ci powiem. Więc musisz uważać i na swoje doświadczenie, bo ja też uważam, że ja nie jestem takim mistrzem światowym i ja się uczę się dużo. I chcę robić lepiej, i chcę robić tam i inne style lepiej, i te, tam permanentne makijaże lepiej. No i więc musisz tak realistycznie, pod kątem realistycznym na to patrzeć. Tak, obiektywnie, ale obiektywnie. Też nie iść w stronę takiego negatywu, kiedy no, siebie nie doceniasz i zaczynasz te ceny na przykład... Balance. Tak, 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 tak. No bo dużo jest takich osób, ja osobiście znam tatuatorów, które robią naprawdę zajebiste dziarki. Ja też. I robią ich takie... dużo lepiej niż ja. No. Ja to faktycznie przyznaję. A oni cenią siebie dużo niżej niż ja. Tak, tak. I ja na to patrzę i jest mi po prostu no żal. Powiem ci, że nie jest obowiązkowo, żeby ty robił najlepsze tatuaże. Musisz jak nie wierzysz w siebie. Przedawać siebie. I, nie, no tak, i wierzyć w siebie naprawdę. Tak. Bo jak, nie, jak myślisz, że nie umiesz rysować, czy boisz się zrobić na skórze coś, albo mówisz przy klientach, o, nie wiem, czy zrobię, czy nie zrobię, o, to taka ciężka skóra. Bo wiesz, klient też wystrasza się. Bo to jest naprawdę jeszcze taka praca psychologiczna. To też. Z ludźmi. Nawet jak coś zjebałeś, nigdy nie możesz to pokazać. Nie, możesz pokazać. Wiesz, jaki... Nie, poczekaj, bo to jest tak, że jak tobie może się wydawać... A, tak, tak, tak. Jest takie, jak patrzysz od razu na swój tatuaż, tak, taka, o tak, kurwa. Tak. A klient patrzy i mówi, Boże, przecież to jest lepiej niż sobie wyobrażałem. A może być jeszcze odwrotna sytuacja, tak, kiedy patrzysz taki, o, najlepszy mój tatuaż, tak, a klient tak, mówi, mi się nie podoba, tak, jaka jest tak, kreska. No, 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 no. Ale no faktycznie, jeżeli obiektywnie patrzysz i widzisz, że nie wiem, robiłeś krzyż, a ten krzyż jest, no, o tak, no to, no kurwa, no, no, no. No, no trzeba przyznać się i po prostu wtedy taką sytuację jakoś, nie to, że załagło, a raczej naprawić. No, chcesz tak, jakoś się poprawić, czy tam zrobić korekcję za darmo, czy tak, to jest jakiś cover nawet na tym. Ogólnie najważniejsza jest taka zasada, że musisz zawsze rozmawiać z ludźmi. Tak. Jak jakiś konflikt, jakaś sytuacja taka nie na 100% jasna, to tak, musisz to po prostu porozmawiać, zapytać, co panie podoba, nie podoba, co panu podoba, nie podoba. Jak to coś już, wiesz, takie, nie rozumiesz, o co chodzi, to musisz jeszcze coś zapytać, bo u mnie było tak w Polsce, że jeden pan nie spodobała jemu rękaw, ale faktycznie w końcu dowiedziałam się, że nie spodobała jemu cena. A, okej. No i to też jest, wiesz. No i ja nie mogłam tak, później mógł zrobić korektę darmową, ale nie przyszedł.
Wiem, ja też miałam taką sytuację. No, no, że robiłam tatuaż, wszystko było w porządku. Tam podchodził klient do lustra, patrzy, mówił, że wszystko jest przepięknie. Jak przyszedł czas opłaty, on nagle tutaj krzywo, tam nie tak. A, tak, u mnie jeszcze... też tak było. No, 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 w Polsce no. Chyba, w Ukrainie tak, naprawdę nie miałam takiej sytuacji. No, w Polsce miałam to. I na koniec też dogadaliśmy się z nim tak, że on przyjdzie na korekcję i wtedy już zapłaci. No i nie przyszedł, i nie zapłacił. No, naprawdę w Ukrainie na początku takie było i w Polsce na początku takie było. Powiem ci, że jak teraz mam na przez Instagram klientów, to klienty jakoś ma bardziej zaufanie, może zapłacić więcej, dać coś na piwko nawet, tak, albo jakiś prezent przyniosę. To mnie była dziewczyna przed tym, jak przyjechałam do Polski tam. Tydzień wtedy. Przyniosła mi jakieś cukierki, druga tam jakieś prosecco, bo już nie pierwszy raz u mnie, wiesz? A jak przychodzi klient taki pierwszy raz, to on może być wystraszony sam tam z tego tatuażu. A jak przykładowo przez studio, mi się nie podoba przez studio jedna rzecz, że klient nie ma bezpośredniego kontaktu i on nie wie moich prac, co ja robię, co ja za osoba. I takie sytuacje może być, że nie chce zapłacić. Może on ma najpierw taki pomysł, że nie chce płacić za tatuaż, czy coś jeszcze. Ja nie wiem, ludzie różni. Dlatego w studiach może być taka sytuacja. I w gespotach to też może być. I przez TikToka tak może być, bo jak mniej zaufania, to więcej ryzyków. Mhm. I jak to nie wiesz. To jest dobra rada ogólnie. No. 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 A słuchaj, bo ty masz teraz swoje studio, tak? No. W Ukrainie. Tak. Czy ciężko było go otworzyć ogólnie? No ogólnie otworzyć to nie ciężko. Ciężko pracować, żeby to było zawsze stabilne. Stabilne w tatuażach to nie ma takiego. No nie. Jeszcze przez wojnę mamy taką sytuację, że ludzie zaoszczędzają pieniądze. Najpierw, po drugie, że może być taka, że wczoraj jeszcze wszystko w porządku, a dziś już nie. No tak. Dlatego zawsze też uważam na klienta. Mogę zrobić jakąś promocję dla klienta osobiście. Może zrobić jakiś tatuaż mniej cenu. Mogę zrobić korektę darmową. Wojsku, kto w wojsku też robi tam jakieś promocje, ale nie chcę, żeby wiesz, to było nagle tak, że o, ty jakiś tam nie masz pieniążków, zrobię ci promocję. Bo to jest, wiesz, takie różne sytuacje. Tak. Ja robię tak, żeby osoba nie odczuwała siebie jakoś tak niekomfortowa. No. Dlatego najważniejsze teraz to jest ludzie. Ja zawsze proszę po zabiegu, żeby ludzie na Instagramie zaznaczali mój profil, moje studio. Jak może ktoś lubi nagrywać jakieś TikToki, nawet tak dla siebie. I to nieważliwe naprawdę, ile ma obserwujących na TikToku, bo TikTok taka social media, że on może jakiś filmik zrobić tam milion pokazów. No. Bo ja tak miałam, ja poszła do swojej dziewczyny, która robi mi paznokcie, nagryła filmik i mam milion pokazów. No. Tam 15 sekund. O nie. Ja nie wiem, jak to działa. A pro tatuaże nie mogę tak robić. Nie wiem, jak to działa. No, ale ci powiem, że ogólnie jesteś bardzo odważna, że w czasach wojny, gdzie sytuacja w kraju jest mega niestabilna. No, otworzyłaś. A powiedz, masz jakiś też pracowników, czy sama pracujesz? Sama teraz pracuję. Sama. Do tego pracowałam jeszcze z moją koleżanką, a teraz ona pojechała do Polski, bo też miałam sytuację, że musiała wyjechać za granicę. No i właśnie teraz pracuję w Polsce. I na razie, wiesz co, dla mnie jest najważniejsze teraz, jak pracuję sama w Ukrainie, to mój komfort, żeby ja pracowała z ludźmi, których ja mogę mieć zaufanie do tych ludzi, bo ja nie jestem taka jakaś wielka sieć, że mogę wszystko, nie wiem, jakaś security u mnie jeszcze coś. Muszę wiedzieć, co to za osoba, no żeby tak, mi nie... zaufanie, żeby tak. No, nie zrobić w chuja. Tak, żeby nic nie dostać
dostać złego. Dlatego ja tak najpierw zrobiłam tak, żeby wszystko, co ja miałam, jakiś lokal, jakieś takie podstawy, jak podatki czy coś, żeby ja sama mogła to opłacić. A już później, jak znajduję się jakiegoś ludzi na wynajęcie miejsca, mm-hmm. czy na gespota, to już jakby tak dogadamy się. Ale to moi kolegi, jedna koleżanka musi przyjechać z innego miasta do mm-hmm. mnie, zapłacić mi tam jakąś tu za wynajęcie miejsca, mm-hmm. jakieś pieniądze. Ale tak na stale to ja tylko sama. Ale planujesz w przyszłości tak rozwijać się bardziej, w sensie, że tam rozszerzać się, tam dawać pracę innym ludziom, ale na takiej, wiesz, już w zasadzie, że nie wynajem miejsca, a konkretnie zatrudnię tą osobę. Ja na razie nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanko, bo na razie szukam takiego komfortu dla siebie, żeby pracować sama stabilnie i otrzymywać jakieś takie... robić i lubić to, co robię. Bo jak robisz biznes tylko jako biznes, to jest też dobrze, ale jak umiesz to robić? No ja tak. Naprawdę nie umiem dać dużo pracy innym ludziom. Ja mogę zrobić tak, żeby ludzie mieli zaufanie do mnie, ale nie mogę być odpowiedzialny za innych osób. Okay. Ja nie chcę, żeby to było tylko tak, że no to coś ktoś tam robi, jak robi, nie wiem. Może być, jak, bo ja mam teraz studentów w Ukrainie przykładowo na tatuaży, na makijażu permanentnie, ale zawsze teraz dziewczyny, jakie pracują gdzieś w Unii Europejskiej. Mm-hmm. Jak przykładowo przyjdzie jakaś dziewczyna, która pracuje w Kijowie, to tak, może być taka sytuacja, ale to muszę spotkać tu osobę, jakoś mi życie to podskaże, nie wiem, ja jakoś tak teraz myślę filozofsko już, więc uczyłam się na to. No tak. No jakoś powiem ci, nie myślę o tym na razie. Będę jak będę. No tak, spokojnie. Tak, już. Ja otworzyłam studio czerwiec, lipiec, w lipcu tego roku. Już 9, ile teraz? No zaraz, takim? Za niedługo rok. Nie, za niedługo rok. Teraz liczyć. No gdzie jest tak? 8 miesięcy? Nigdy. 8 miesięcy. No. No i powiem ci, że był jeden miesiąc ciężki, kiedy ciężko było zapłacić za lokal, bo było najmniej klientów. Były dużo ludzi, teraz w Ukrainie jak były blackouty w tym roku, w grudniu dużo ludzi czekali na te blackouty. I mi się wydaje, że przez te było mało klientów. Ale później już wróciłam wszystko na miejsce. Ale tak stabilnie mam jakąś pracę. Ja teraz mam zapisy tam do końca kwietnia, jak przyjadę z Polski. I trochę na maj. Ja tak mam sobie na 2 miesiące już po trochu zapisane, tak. No to cóż, no. Myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć powoli, bo chyba długo już tutaj, nie? Gadamy sobie. Tak, czas leciał dosyć szybko. Bardzo. No. Przyjemny no. Godzinka. Dziękujemy Tobie bardzo, że w ogóle zgodziłaś się i podzieliłaś się swoim doświadczeniem, bo no, wiesz, teraz dużo osób, ja na przykład, ja dobra, ja na razie o swojej studii nie myślę, ale dużo osób chcą, boją się, nie wiedzą jak mogą w ogóle zacząć, czy im to pójdzie, czy nie, a tutaj mamy taki przykład, że dziewczyna w czasach wojny nie bała się, była bardzo odważna, otworzyła swoje studio, gdzie nie miała pewności, czy będzie miała tych klientów, czy teraz bomba tam nie pierdolnie w to studio, no... No, takie życie. Ale, no wiesz, no, wiem. Wiemy jaka jest prawda, jak to wygląda. Więc no, tak. Naprawdę jest bardzo dobry przykład, jak trzeba robić. Też myślę, że usłyszeliście trochę takiej korzystnej informacji, jeżeli chodzi tam o Instagrama, TikToka, Facebooka i bla bla. I oprócz tego, ja dowiedziałam się trochę więcej o gestpotach. Mam nadzieję, że też pojadę, bo bardzo chcę. No. Więc, no co, dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję również, bo nie oczekowałam się, tylko szła na spacerek i już u Ciebie. No, wyjdziemy z ulicy, dosłownie, bo... Więc przepraszam za moje włosy, za mój styl. A my od razu, dawaj na fotel, dawaj siadaj na kanapę, będziemy gadać. No, ale mi było bardzo ciekawo, więc Ci dziękuję prywatnie od siebie. A Wy zostawiajcie komentarze, paluszki do góry i obserwujcie nas wszędzie, gdzie tylko można, no czyli na YouTubie.
No, no tak, no. Mam jej tylko na YouTubie kanał. Ale też może zrobimy jakiegoś cyklonu, kiedyś to tam też przyjdziecie. No, więc piszcie też w komentarzach, co was zaciekawiło najbardziej, co musimy nagrać dla was jeszcze, co chcielibyście usłyszeć, może jakieś pytanie, które byście chcieli zadać następnemu tatuatoru, czy tam tatuażystce. No i no co, no i widzimy się w innych odcinkach. Pa, pa. Pa. Pa, pa, pa.